W liście do rodziny Radia Maryja i dyrektora katolickiej rozgłośni ojca doktora Tadeusza Rydzyka ksiądz Michał Oszewski dziękuję za modlitewne wsparcie i wspólne niesienie krzyża. Nie ustawajcie w walce o nas i o Polskę, zaapelował kapłan w pierwszych godzinach po zatrzymaniu. Świadomie upokarzano i zastraszano go. Drogi ojcze Tadeuszu, kochana rodzino Radia Maria i telewizji Trwam. Jeśli kiedykolwiek ktoś zapyta mnie, czy w życiu spotkałem miłosiernego Samarytanina, Szymona z Cyreny czy świętą Weronikę, to bez wahania odpowiem, że tak. W czasie mojego uwięzienia tymi cudownymi postaciami dla mnie i profeto, był ojciec Tadeusz Rydzyk i cała rodzina Radia, Maryja i Telewizji trwamy. Nikt tak o nas nie walczy jak ojciec wraz ze wszystkimi słuchaczami i widzami. Nie mam słów, by wyrazić wdzięczność. Jesteśmy waszymi dłużnikami już na zawsze. Dziękuję że za każdym razem, gdy potrzeba oliwy na rany, ramion do niesienia krzyża i chusty by otrzeć pot i krew, wy jesteście. Obiecuję za każdym razem, gdy w więziennej celi sprawuję Eucharystię, pamiętać o was. Jestem też duchowo we wspólnej modlitwie, gdy włączam radio, by się z wami spotkać. Ojcze Tadeuszu, z całego obolałego serca dziękuję jeszcze raz za wszystko i błagam, nie ustawajcie w tej walce o nas i o Polskę. Z błogosławieństwem z więziennej celi, ksiądz Michał Olszewski.